Na początek pokrótce przypomnijmy te postulaty. Chociaż dzisiejszy protest jest dosyć wyjątkowy, bo łączyły się dwie grupy, które żądają zmian w swoich instytucjach. Powiem tak, rzeczywiście to są dwie różne grupy. My się spotykamy tutaj z różnymi uczestnikami różnych wieców, ale zawsze cele są takie same. Czyli z czym walczymy? Walczymy z arogancją, pychą, butą, z stworzeniem z finansów publicznych, tak samo finansów spółdzielczych, swoich własnych folwarków i zarządzanie nimi według własnego upodobania, nie licząc się z tu pracownikami w ratuszu, z mieszkańcami Olszyna przede wszystkim, bo my wspólnie tworzymy ten budżet miasta, tak jak ze spółdzielcami, tu chodzi o spółdzielców Jaroty, chociaż myślę, że problem ten dotyczy większości spółdzielni mieszkaniowych.